Ogrom cichego cierpienia poraża i człowiek zadaje sobie pytanie: Za jakie grzechy? Przecież dzieci niczym nie zawiniły, za co są karane? Dlaczego moje dziecko jest chore? Szpital, a szczególnie oddział onkologiczny dla dzieci, jest miejscem, w którym można stracić wiarę. Ja tego doświadczyłam. Ogrom cichego cierpienia poraża i człowiek zadaje sobie pytanie: Za jakie grzechy? Przecież dzieci niczym nie zawiniły, za co są karane? Dlaczego moje dziecko jest chore? Codziennie o to pytałam z coraz większą złością. O pokorze już dawno zapomniałam, byłam matką walczącą o zdrowie córki. Z przyjemnością raniłabym i zabijała, byleby tylko moja anetka mogła wrócić do domu, żeby dane jej było normalnie żyć, żeby odrosły jej włosy, żeby mogła śmiać się z byle czego z koleżankami, robić głupstwa i przeżywać pierwsze zauroczenia chłopcami, żeby była zdrowa. Tylko tyle, o więcej nie prosiłam. Ale widocznie to było za dużo. Najbardziej denerwowali mnie wolontariusze, wolni od trosk, zdrowi ludzie, którzy przychodzili, aby zrobić dobry uczynek. Łatwe, bardzo łatwe. Mogłabym być jedną z nich, dlaczego nie, zabawiać chore dzieci, a potem wracać do domu z miłym poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Być szanowaną, a nawet podziwianą za pomoc bliźniemu. Byłam niesprawiedliwa? No cóż, pewnie tak, ale wydawało mi się, że mam prawo oceniać. Prawo z rozpaczonej matki. Moja Anetka była częstym gościem na oddziale, w szpitalu spędziła więcej miesięcy niż w szkole. Choroba wracała, cofała się i znów wracała, fundując nam istne piekło. Od ulgi przez nadzieję aż do całkowitego zwątpienia, a potem znów wątłe promyki nadziei. Reaguje na leczenie, mówili lekarze. Wtedy odżywałam i znów zaczynałam widzieć świat wokół siebie. Niepozorna dziewczyna, która pojawiała się na oddziale, nie wyróżniałaby się z tłumu, gdyby nie włosy. Były długie, lśniące, spadały kaskadą aż na plecy. Co za pustak, żeby tak się afiszować bujną fryzurą. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. A ja wydałam wyrok, ledwie rzuciwszy na nią okiem. Według mnie była głupia jak but i pozbawiona empatii. A na oddział przywiodła ją fałszywa religijność. Nieraz słyszałam, jak namawiała chore dzieci, by nie traciły nadziei, opowiadała im o Bogu, który czuwa nad nimi jak ojciec. Katechetka od siedmiu boleści. Łatwo jej było mówić, to nie jej odebrano siły i możliwości. Przyznam, że znienawidziłam tę dziewczyny. Chętnie bym się jej pozbyła z sali anetki, ale była bardzo lubiana przez personel. A moja córka wprost ją ubóstwiała i nie mogła się doczekać odwiedzin. Kiedy przyjdzie maja? Pytała ciągle. Anetka miała 12 lat i potrzebowała nie tylko matki, ale także koleżanek. Majka miała może lat 20, ale w oczach mojej córki była idealną kandydatką na przyjaciółkę, w moich nie. Te włosy, podkreślały różnice w wyglądzie obu dziewczyn, niemożliwie żeby Anetki nie dręczyła z tego powodu zazdrość. Nie chciałam, by moja córka dodatkowo cierpiała, widząc mizerię swojego stanu. Która nastolatka nie przykłada wagi do ładnego wyglądu? Majka była przybyszem ze świata zewnętrznego, przypomnieniem o brakach, kula w oczy. Że to małostkowe? Nieważne w obliczu choroby? Pewnego dnia nie wytrzymałam i dałam majce do zrozumienia, że zamiatanie puklami przed nosem chorej anety jest co najmniej niedelikatne. Ale ja lubię jej włosy, zaprotestowała córka, miło popatrzeć. Może ja kiedyś też będę miała taką fryzurę? Zabolało mnie serce. Ostatnio często kłuło mnie w lewym boku, wyżej i niżej. Nerwy i ciągły stres dawały o sobie znać. Nieważne. Powinna pani odpocząć? Troskliwe spojrzenie wolontariuszki przygnęło do mnie jak ciepła ręka. Wzdrygnęłam się. Jest pani przeczulona, reaguje niewspółmiernie do sytuacji ze zmęczenia. Jesteś lekarzem? A może psychologiem? Spytałam ze złośliwą intencją. Znam te objawy z obserwacji, zmieszała się majka, jeśli panią w jakikolwiek sposób dotknęłam, to przepraszam, chciałam tylko powiedzieć. Już dobrze, przerwałam, owszem, jestem zmęczona, ale nie mam zamiaru stąd wychodzić, nie zrozumiesz tego. Dlaczego nie? Wiem, że niektórzy rodzice muszą być przy dziecku, w domu i tak nie wypoczną. A ty skąd to wiesz? A, niech zgadnę z obserwacji. Majka spuściła głowę zamiatając długimi włosami po kołdrze Anetki. Aż syknęłam. Pójdę już, zrozumiała grubą, a i mimo protestów mojej córki wyszła z sali, mijając się w drzwiach z siostrą Alą. A ją co ugryzło? Pielęgniarka odwróciła się za dziewczyną. Zrobiło jej się przykro, bo mama jej nie lubi, wypaliła Anetka. Siostra spojrzała na mnie nieprzychylnie. A to dlaczego? Majka to prawdziwy anioł, Pomogła wielu dzieciom przejść przez najcięższy okres leczenia. Nie wiem, skąd ta dziewczyna ma tyle siły, cierpliwości i głębokiej wiary. Widuję tu różnych ludzi, lepszych i gorszych, ale kogoś takiego jak maja widzę pierwszy raz. Zauważyłam, że ta dziewczyna jest tu wyjątkowo zadomowiona, przyznałam nieco kąśliwie. Nic dziwnego, prawie się wychowała na oddziale. Jak to? Była pacjentką na onkologii? Nie wiedziała pani? Wszyscy ją tu znamy. Wróciła do nas jako wolontariuszka, kiedy całkiem wyzdrowiała. Mówi, że stara się nie pamiętać złych chwil, a przychodzi, bo wie, jak pomóc dzieciom. Co im powiedzieć, żeby rozniecić nadzieję? Widzi w małych pacjentach siebie i pamięta, czego potrzebowała, jakich słów, gestów i zachowań. Wspaniała dziewczyna, prawda? Zapewne ciągle nie mogłam się przekonać do nowej kandydatki na świętą. Ludzie robią tyle rzeczy dla poklasku. Źle ją pani osądziła, uprzedziła się pani do niej, nieładnie, ta dziewczyna na to nie zasługuje, siostra zakończyła rozmowę. Wyszła z sali, nie zaszczycając mnie spojrzeniem. Znów zakłóło mnie w boku. Przymknęłam oczy i próbowałam przeczekać, nauczyłam się, że chwila spokoju działa lepiej niż lekarstwa. Mamo, pójdziemy do sali zabaw? Nie mogę wytrzymać w łóżku. To znaczy, że lepiej się czujesz, ucieszyłam się. Anetce wracała wola życia i dziecięca niecierpliwość to był dobry znak. Pomogłam jej wstać i powoli poszłyśmy na koniec korytarza, gdzie kręciły się dzieci. Anetka usiadła przy stoliku i zaczęła rozmawiać z młodszą dziewczynką. Odeszłam kawałek, żeby miały trochę swobody. Proszę usiąść, usłyszałam z boku znajomy głos. To znowu ona, pomyślałam ze znużeniem. Nienawiść do majki wyparowała. Teraz widziałam w niej dziewczynę doświadczoną przez chorobę, a nie pustą lalkę z długimi włosami. Siostra Ala powiedziała mi, że byłaś pacjentką na tym oddziale, nie wiedziałam, że chorowałaś, przepraszam, powiedziałam niespodziewanie dla samej siebie. Za co pani przeprasza? Za to, co o tobie myślałam, nie powiem nic więcej, żeby nie było ci przykro, wybacz mi. Twarz dziewczyny rozjaśnił szczery uśmiech. Trochę odtajałam w jego cieple. Ta dziewczyna naprawdę miała w sobie coś nie z tego świata. Prawie usłyszałam szum anielskich skrzydeł. Czułam, że pani mnie nie znosi i bardzo chciałam to zmienić, teraz już jest dobrze, powiedziała spokojnie. Nic nie jest dobrze, pokręciłam głową, rozejrzyj się, tyle tu nieszczęścia i moja anetka. Trzeba mieć nadzieję, zaufać, wszyscy jesteśmy pod jego opieką. Zdumiałam się z jaką pewnością to powiedziała. Proste słowa, czasem nadużywane, nabrały w jej ustach nowej mocy. To nie był frazes, tylko przypomnienie. Tak, wiem, powiedziałam w zadumie. Potrzebna jest pani wiara, a nie wiedza to nie to samo nie jest pani samotna ani bezradna, bo on czuwa. Tak trudno w to uwierzyć, szczególnie w takim miejscu. To przyjdzie samo powiedziała łagodnie trzeba tylko na to pozwolić. Wstała i poszła nie spuszczałam z niej wzroku. Kim była? Człowiekiem czy aniołem przysłanym do chorych dzieci? Głośne okrzyki, wariacki śmiech i tupanie małych nóżek przerwały wzniosłe rozmyślania. W kąciku zabaw zawrzało, ktoś kogoś gonił, inny wrzeszczał, puszczaj. Majka apelowała o spokój, Anetka chichotała jak szalona. Zwyczajne życie wypuszczało nieśmiałe pączki, przebijało się przez sterylną skorupę cierpienia. Anielica goniła jakiegoś żwawego pacjenta, który porwał rysunek Anety i wiał, aż się kurzyło. Oboje wpadli na siostrę, która zachwiała się, omal nie wypuszczając tacy z lekarstwami. Marek, nie biegaj, bo się przewrócisz, zawołała pielęgniarka za umykającym przed majką pacjentem. Miło popatrzeć, jak się bawią, uśmiechnęła się do mnie.